Bitcoin ciągle w akumulacji, nie dając potwierdzeń ani na wzrosty, ani na spadki. Jak wygląda aktualna sytuacja i czego lokalnie można się spodziewać właśnie w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o bitcoina, ETH, Dota i wybranych przez Was altcoinów w komentarzach? Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co? Środa analiza dla Was rynku, powiem Wam o moich. Potencjalnych scenariuszach, zarówno wzrostowych, jak i spadkowych, omówimy sobie aktualną sytuację. A jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do stawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwonek, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, komentarz taktyczny, jeżeli będzie to dla Ciebie wartość. Również coś napisz, lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was przeanalizował, tak jak to pisaliście w poprzednim materiale, do czego również następnie przejdziemy. Zaczynamy od analizy Bitcoina. Standardowo jesteśmy na platformie tradingview, do której możecie. Na której możecie robić swoje analizy. Link do tej platformy znajdziecie w opisie. No i mamy tutaj taką wyznaczoną strefę, tutaj robiłem aktualizację dla moich partnerów edukacyjnych i mówiłem właśnie o potencjalnych scenariuszach, o tym, co się może wydarzyć. Właśnie wyznaczyłem im te właśnie te punkty i tą strefę tutaj akumulacji, widzimy, że cena nam właśnie porusza się w tych poziomach i mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć razy cena już właśnie tutaj nam odbijała od tych poziomów, które Wyznaczyłem gdzieś dla partnerów. Was z kolei informowałem wcześniej o tej strefie tutaj wsparcia na poziomie 29 tysięcy dolarów, czy też tej linii trendu, i widzimy, że dalej nam tutaj to broni. Na interwale jednodniowym wciąż również jesteśmy w tej akumulacji i widać jak cena nam tutaj odbija. Pamiętacie, zresztą też wam mówiłem o ostatnim materiale, że mamy tutaj po prostu, że cena właśnie w tych strefach jest tutaj spychana, tak I i było to info. Cena właśnie była mniej więcej na tym poziomie, gdzieś tutaj, w tych poziomach, i nam zjechała znowu do dolnej bandy. I tutaj akurat robiłem update dla partnerów, wyznaczyłem właśnie ten poziom jako poziom wsparcia. I pięknie cena tym, kto tam tutaj stąd odbiła. Więc na razie mamy taką dużą niepewność, jeżeli chodzi o rynek, ponieważ widzimy, że cena się porusza po prostu bokiem od bandy do bandy. I moim zdaniem, zobaczymy tutaj manipulację, która będzie miała na celu wybicie stop lossów, ponieważ w takich sytuacjach. Traderzy mają stop lossy swoje gdzieś tutaj na dole, grając longi, tutaj grając shorty, mają gdzieś na tych poziomach i będzie tutaj istotna manipulacja, która potem da mi potwierdzenia, w którą stronę możemy iść. Cały czas w tej strefie są ustawione moje zlecenia, oczekujące na wzrosty. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty po wybiciu tej akumulacji, tutaj będę czekał na dodatkowe potwierdzenia, ponieważ, tak jak wspomniałem, może być tu istotna manipulacja. Nie będę wam tego określił, akurat takimi, powiedzmy, schematami czy informacjami, dzielę się tylko i wyłącznie z moimi partnerami edukacyjnymi. Wy natomiast macie ogół tego, co się może wydarzyć, a i tak myślę, że to jest wystarczająca wiedza dla Was, aby móc podjąć jakąś sensowną decyzję. Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne. W sytuacji, kiedy pojawi się siła i zobaczymy wzrosty i utrzymanie się powyżej tego boksa, powinniśmy zobaczyć najpierw ten, potem ten, potem ten poziom, jeżeli chodzi o potencjalne ruchy. Natomiast tak jak wspomniałem, nie wykluczam tutaj manipulacji, wybicia i powrotu ceny w jedną, w drugą stronę aby zmylić po prostu traderów. Którzy grają tutaj na dźwigni. Więc ja osobiście czekam w momencie takiej akumulacji, nie zawieram swoich pozycji, po prostu czekam na dodatkowe potwierdzenia. Pamiętajcie, że brak pozycji to też pozycja, a wielu z Was na pewno cierpi na overtrading i szukacie na siłę właśnie pozycji w takich tutaj sytuacjach. Ja wolę postać z boku, swoje ustawienia na tym rynku właśnie poprzez podejmowanie takich pochopnych decyzji, Zagrywania bez potwierdzeń, więc wolę sobie poczekać spokojnie. Jak mam zarobić, to zarobię. Mi się nie śpieszy, ważne, aby w perspektywie długoterminowej właśnie na tym rynku zarabiać. Więc na razie czekam na wybicia. Tak jak wspomniałem, to jest strefa oczekująca. Tutaj w, po wybiciu, dopiero będę czekał na kolejne potwierdzenia od rynku według strategii, z których dla siebie korzystam. A jeżeli chodzi o strategie, z których dla siebie korzystam, których uczę, znajdziecie je na mojej stronie łukaszpoholskie.pl W zakładce moje kursy: są to kursy i subskrypcje miesięczne. Analiza techniczna, analiza techniczna rozszerzona lub pełne kursy, gdzie uczę strategii, którymi grają banki, fundusze, grubasy, tak zwane grubasy, które rządzą tymi rynkami. Znajdziecie tam również moje autorskie strategie, na podstawie których robię właśnie te analizy. A jak widzicie, często właśnie się one sprawdzają. Ktoś może powiedzieć w górę albo w dół, ale właśnie w górę albo w dół, ale ty nie wiesz, jaką ja decyzję podejmuję i kiedy. A zresztą też wam często mówię, jakich potwierdzeń oczekuję. Teraz akurat wam nie powiem w tej sytuacji, to zostawię tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych, którzy po prostu ode mnie się uczą i zasługują oni po prostu na więcej informacji. Wy macie częściowo, częściowy pogląd, tak jak wspomniałem, i tak myślę, że dużo on dla Was znaczy, zresztą to i tak widzę po Waszych komentarzach. Jeżeli chodzi o ETH, w ostatnim materiale mówiłem Wam o tym, że jeżeli to nie utrzyma, to spodziewam się spadków i właśnie było info dla moich partnerów edukacyjnych o krótkim shortcie właśnie po przebiciu tego poziomu do wyznaczonego tutaj take profitu, drugi był trochę niżej, Wraz zresztą Wam o tym mówiłem, około 1800, no i zobaczcie, cena nam zjechała tak, było fałszywe, wybicie fałszywe, utrzymanie się nad tym wsparciem, a następnie mocny zjazd Znowu poniżej właśnie dolnej bandy tego kanału spadkowego. Ok, także dalej jesteśmy w strefie zakupowej. Przy mocniejszych ruchach 1500 dolarów tego będę oczekiwał, lub 1800 jako ostatni poziom trzymający cenę. I tutaj znowu, aby myśleć o dalszych ruchach wzrostowych, no to spodziewam się dopiero wybicia tego szczytu, i wtedy będziemy mogli myśleć o zajęciu jakiejś konkretniejszej pozycji. Jeżeli teraz byśmy tutaj właśnie zobaczyli ruch na na ETH gdzieś tutaj, cyk, to wtedy można myśleć o zajęciu pozycji na wzrosty, ale ja tutaj sobie oczywiście poczekam na swoje potwierdzenia ze strategii. Nie będę wchodził na czy z analizy technicznej, która, jak widzicie, często jest również manipulowana, ponieważ tutaj z analizy technicznej co było? Wybicie oporu, retest, odbicie, i tutaj traderzy grali na wzrosty. A co teraz zrobiła? Bam! Wybiła je z rynku, dlatego ja tutaj nic nie grałem, a dałem informacje dla partnerów o zagrywkach na spadki. W krótkim shortcie, który został tutaj zrealizowany, więc tak jak wspomniałem czekam tutaj na potwierdzenia zarówno od Bitcoina, a potem będę szukał wejść dla ETH, na razie nic tu sensownego nie widać, cały rynek czeka na to co zrobi Bitcoin. Jeżeli chodzi o DOTA, w ostatniej analizie wyznaczyłem Wam ten poziom pierwszy jako poziom realizacji zysków i jak widać zostało to osiągnięte, potem cena nam tutaj właśnie zjechała. Dalej poziomy wyznaczone i dolna banda tego tutaj Wyznaczonego prostokąta jest poziomem oczekującym. Zobaczmy, jakie altcoiny wybraliście w poprzednich materiałach. Jeżeli chodzi o moje zagrywki na wzrosty czy spadki, ja zagrywam je na giełdzie Bybit, do której link znajdziecie w opisie pod materiałem. Nie będę już mówił o tym filmie, którego mam nagrać i nagrywam dla Was od dłuższego czasu, ale. W końcu go dla was nagram i pokażę wam dlaczego ta giełda jest Dla mnie osobiście lepsza niż giełda Binance Pod kątem zagrywania Właśnie na futures Ok zobaczmy Co tutaj wypisaliście oczywiście dzięki za wasze komentarze co sądzisz o kada Możemy zobaczyć analizę nie robiliśmy tego miałem kiedyś tego coina dawno dawno temu Ok więc kada tylko wzięliście Może Zobaczmy Czy jest coś sensownego FTM prawie nam doszedł do Take Profitu po wyznaczonym tym poziomie zakupowym na jednak trochę zjechała tutaj Bardziej Chyba były wzrosty związane z newsami. Tak, z newsami. Yy, I tak to wyglądało. A, słuchajcie, dzisiaj na moim Instagramie koszpachowski.pl pojawi się ankieta, będziecie mogli wybrać właśnie kolejnego altcoina do analizy, jaką dla Was zrobię. A tymczasem, dobra, kada, tak? Zobaczmy. Kiedy ja to kupowałem? O jest, to, to jest na Binance, ale ja to kupowałem dawno temu. To było wtedy. O, czy to dopiero weszło na Binance? Miesiąc temu? Dziwne. Może to nie. Może to nie to. Okej, okay. no niestety. Znaczy niestety. Jedyne co tu mogę zrobić, to lokalne poziomy na realizację zysków. Jeżeli ktoś zagrywał pozycję, kupował gdzieś właśnie na tych poziomach, to tutaj bym realizował zyski, a wejść w tym momencie w żadnych altach nie ma sensu wyznaczać z racji tego, że jeżeli rynek zacznie spadać, kapitał będzie przepływał do Bitcoina i te spadki będą znaczące. W takich sytuacjach wolę na alty po prostu nie patrzeć. Sam osobiście czekam na. Na stabilniejszą sytuację na Bitcoinie, wtedy dopiero będę szukał właśnie zakupów na altcoinach. Teraz to nie ma najmniejszego po prostu sensu. Ok, kiedy są normalne spadki, jest korekta, można wyznaczyć fajne wejścia. Nieraz wam to pokazywałem, jak to było realizowane, czy dla Was, czy dla moich partnerów edukacyjnych, przede wszystkim super wejścia, z dokładnością mega, ale kiedy rynek tak się wali, te analizy po prostu często gdzieś tam po prostu się nie sprawdzają, albo sprawdzają się w mniejszym stopniu, tak, tak jak tutaj na. Na Alice, ok, cena odbiła, tutaj odbiła, tutaj odbiła fajnie, tutaj też odbiła. No w sumie akurat tutaj podałem przykład, w którym dużo się zrealizowało, mimo tych spadków. No ale nie były to znaczące wzrosty, tak? powiedzmy 15%, 30%, ale zawsze to coś. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Widzimy się w piątek. Piszcie jakie alty chcecie zobaczyć. Te, które najczęściej dwa przez was będą wybierane, będą przeanalizowane, i tak jak wspomniałem dzisiaj na Instagramie pojawi się ankieta. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z wami piona.